Cześć kochani! Wiele osób prosiło mnie o to, abym zrobiła wideo, w którym pokażę Wam moje ulubione restauracje wegańskie albo wegetariańskie w Tokio. Dlatego zapraszam! Jestem właśnie przed kawiarnią Elle Cafe i spróbuję tutaj coś zjeść. Chodźcie. I am with my friend Kiko and we are where are we? We are at Elle Cafe. So could you please tell me a little bit about you being, I don't know, vegan, vegetarian? Do you eat meat or fish? No. Mm-hmm. I don't label myself vegan, but I try not to eat animal products as much as I can. And because I care about them, I care about the environment and the animals and my health, you know? Mm-hmm. And I feel good this way, so yeah. And for how long have you been? I think it's been 3 years. Uh-huh. And how are you feeling so far? It's great, actually. Mm-hmm. Do you think that vegetarianism or veganism is popular in Japan? It's getting popular, I would say. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Do you have any Japanese friends that are vegetarian? Actually, my best friend became vegetarian because of me. Oh. Jesteśmy właśnie przed sklepem Natural House, gdzie możecie znaleźć dużo różnych wegańskich produktów. Sklep jest naprawdę bardzo duży, można tutaj kupić organiczne owoce i warzywa, oczywiście tofu, natto i tak dalej, ale są tutaj również wafle ryżowe, które w Japonii są wyjątkowo drogie. Takie opakowanie kosztuje 270 jenów. Są też takie malutkie za 280 jenów. Jakbyście kiedykolwiek w ogóle szukali właśnie takich wafli, to one się nazywają albo jakieś ponsen, albo pon. Na przykład tutaj mamy właśnie z brązowego ryżu, czyli genmai pon. Za mną widzicie przestrzeń, gdzie można kupić już gotowe produkty, a następnie zjeść, nawet w tym sklepie jest takie miejsce. No i jest tu też ryba, ponieważ nie jest to sklep stricte wegański, tylko z żywnością taką zdrową, organiczną i tak dalej. Mamy tutaj nawet wegetariańską wersję tonkatsu, czyli tak japońskiego schabowego. Wygląda to tak, soja po japońsku to daizu i tu jest właśnie napisane daizu katsu fraisan do. W Japonii można znaleźć wegańskie produkty, jednak są one dosyć drogie. Tutaj na przykład mamy batoniki, które pewnie też kojarzycie z naszych sklepów. I taki jeden batonik kosztuje 345 jenów. A teraz zobaczcie, co znalazłam. Mleko od firmy Ecomil, które możemy normalnie kupić w Polsce, no kosztuje w sumie tak z 15 zł, co jest już dosyć drogie. Natomiast tutaj w Japonii kosztuje ponad 1000 jenów, 1059 dokładnie. No i sobie sami policzcie, ile to jest. Jak widzicie, jest tu już dużo gotowych produktów, właśnie tak jak wegetariańskie hamburgery.
Ja powiem Wam jednak szczerze, że nie mam problemów w sumie z byciem wegetarianką w Japonii, ponieważ nie szukam na siłę odpowiedników wegańskich, na przykład kiełbasek czy hamburgerów, tylko po prostu jem rzeczy, które są z natury, że tak powiem, bezzwierzęce, na przykład tofu, ryż i tak dalej. Dzisiaj ja i moja przyjaciółka Yu będziemy jadły obiad w restauracji, którą widzicie za mną, Stand By Farm. Jest to restauracja wegetariańska, a znajduje się w Ginzie. Właśnie złożyłyśmy zamówienie, czekamy na nasze danie, no i zobaczymy, czy będzie smaczne. Smacznego. Fajnie. Dobre. Smaczne bardzo. Bardzo dobre. Dobre. No to teraz spróbujemy marchewek. On to nie ma. Mocno. Twarde. Tutaj? A czego twój? Mocny smak. Ogórek, ogórek, ogórek. Pecha! Pysznie. Stand By Formula, dodeś taka, jak było? A to wielkie. Pysznie. Smaczne? Tak. A co zjadłaś? Marchewka. Marchewki. Marchewki. I ogórek. Ogórek, ogórek, ogórek. W Stand By Farm jedzenie jest bardzo dobre, ale nie jest to restauracja stricte wegetariańska czy wegańska, ponieważ jest tam podawane również katsuobushi, czyli no to jest od ryby. Oczywiście są właśnie te wersje bezmięsne i są całkiem smaczne, chociaż muszę przyznać, że ja jednak wolę chodzić do restauracji takich 100% wegetariańskich, no bo tam jestem pewna, że wszystko mogę zjeść. Ale na pewno polecam Wam to miejsce w Ginzie, Stand By Farm, zresztą to jest od ich piosenki Stand By Farm, Stand By Farm. Dzisiaj jestem z moją koleżanką Magdą Ikebukuro i zaraz idziemy coś zjeść w restauracji I'm So Sore. Chodźmy. Już zasiadłyśmy, dostałyśmy menu i będziemy się decydować. Wybór jest naprawdę duży. Tutaj na przykład bezglutenowe naleśniki. Madzia, co wybieramy? Chyba sałatka. Jednak. Sarada deri ranci. Cold pressed ghee. Kare detox. Dziadzi karoto. A i tu też nawet ciasteczka. Soi latte. No dobra, no to się zastanawiamy. Przyszło nasze jedzonko. Co tutaj? Mamy zupkę. Taki dziwny ten jest. Herbatka. Kampaj, tak? Kampaj. Był tea. Dobra, dobra, no. Ja wiesz co? Pałeczki. Ja pałeczki, tak? Tak, przyzwyczajona do pałeczek. No. Dobrze. No to ja spróbuję sobie tutaj ziemniaczka. Ja mam taki mały. Dobrze. Olsi. Dobrze, dobre, no. Super. Dobre? Dobre. No tutaj jest naprawdę, taka, powiem Wam, że tak najbardziej. Tak, zupa pomidorowa, trochę bardziej zgęstniała niż ta. Taki krem może, nie? No. Zupa pomidorowa a la krem. Muszę Wam przyznać, że sieć restauracji Einsof to naprawdę jedne z moich ulubionych restauracji, ponieważ jedzenie jest naprawdę pyszne, ceny jeszcze takie w miarę, no i można je znaleźć właśnie w tych najbardziej popularnych miejscach typu Ginza, Shinjuku czy Ikebukuro. Na pewno tutaj jeszcze wrócę. Madzia macha do mnie, więc też chyba jej się podobało. A teraz jestem z moją koleżanką Akane i zaraz będziemy jadły obiad w restauracji Mr. Farmer, która mieści się w Shinjuku. Thank you.
przyszła już nasza sałatka, green salada, wegańska. Próbujemy. Gojako. Gojo taberelu? Taberelu. Sugie. おいしい。 あかねさん、 Mr. Farmer はどうでしたか? おいしかったね。 何を食べた? ハンバーガーとサラダ食べました。 何が一番おいしかった? 私サラダおいしかった。 Jestem właśnie z moim kolegą Seiryu, który jest weganinem. Vegan, desho? Vegan, desu. Vegan! Hey! Naze vegan ni narimashita ka? 前付き合ってた人がビーガンだったから。うん。はいはい。で、その人にいろいろビーガンの友達紹介してもらって、それで影響されて、ビーガンになりました。日本に、ビーガンの人が多いですか?あまりないです。少ない。全然。なんで?どう思う?みんな肉とか魚好きだから。セリューはどこで食べる?普通に。俺はあんまりね、外食はあんまりしないけど、外食するならレストラン。 で、レストランでないに食べる。米?レストラン。びっくり。レストラン?図書館だと思った。サラダバーがついてるレストラン入ってる。そうね。サラダバーだけだったら、自分でビーガンのだけチョイスして食べれるから。ちょっと寂しいね。寂しいけど、ご飯食べれればいい。オッケー。日本人って世界でもなんか長寿の国で、 みんな日本人の今の食生活がヘルシーだと思ってる。だから肉とか魚食べるのもそのヘルシーな食生活には絶対必要だって思ってるから。ベジタリアンって聞くと逆に大丈夫って言われ聞かれる。そう聞かれるよく。逆にベジタリアンって言うと不健康っていうような イメージ持ってる人も多いと思う。偏ってるから。そうね。でもセリーはめっちゃ元気ね。だってスポーツマンでしょ?何をやる?ランニング?ランニング大好き。ちょっと教えて。例えば?例えば、マラソンとかトレイルランニング。とか。すごい。じゃあスポーツマンだから、例えば何食べる?だってスポーツをやるときにダイエットはね、ちょっと心配。炭水化物。炭水化物はエネルギーになるから、それは欠かさずに絶対取りたい。タンパク質は?タンパク質はあんまり意識してないね。豆とかから絶対。そうだね。納豆好き?納豆好き、納豆いいと思う。私も大好き。でもタンパク質はそんなに、総摂取カロリーの 5% で大丈夫だって思ってるから、もっと炭水化物食べるっていうのを意識してるかな。 Właśnie robimy zakupy i znaleźliśmy sekcję dla nas i sprawdzamy, czy na pewno wszystko jest wegetariańskie. Na kakao? Ja, vegan curry. Check, check. No egg mayonnaise. No egg mayonnaise. The ingredients are some healthy, じゃない? No. This is vegan. Oh, this is vegan. What is this? Egg. 小麦、そば、落花生、大豆、米は使用しておりません。 買う? やった! Yeah, later. Właśnie jestem w Shibui, czekam na mojego znajomego, ponieważ dzisiaj spróbujemy coś zjeść w Umi Cafe. Jest to miejsce 100% wegańskie, co mnie bardzo cieszy, tak jak już wcześniej wspominałam. Jestem już w środku. Zaskoczyło mnie to, ponieważ praktycznie nie ma tutaj ludzi, czyli będę mogła na spokojnie sobie tutaj coś zjeść. No i co? Zerknijmy na menu.
いただきまーす。To teraz sobie spróbujemy. Zamówiłam taco rice, taco rice z japońskiego, ponieważ były cztery opcje do wyboru, jeżeli chodzi o obiad, ale no ja też raczej unikam pszenicy, więc wybrałam w końcu to. No dobra, no to próbujemy. Dobre to jest bardzo, chociaż ja chyba nie jadłam nigdy w ogóle taco rice, nie wiem za bardzo co to jest, ale bardzo dobre. Muszę powiedzieć, że to miejsce jest naprawdę super. W Shibui jest strasznie dużo ludzi i ciężko jest znaleźć właśnie takie miejsce, gdzie można trochę odpocząć i na spokojnie sobie coś zjeść. Nawet jak chodziłam ze znajomymi do Starbucksa, to często albo w ogóle nie było miejsca, albo gdzieś trzeba było po prostu się wcisnąć. A tutaj jest fajnie, jest sympatycznie. Restauracja znajduje się niedaleko Daiso. Daiso to jest ten sklep, wszystko za 100 jenów, na 5 piętrze. No, pyszne jest. Polecam. Na szczęście w Tokio jest sporo takich miejsc, zwłaszcza w tych najbardziej popularnych dzielnicach, tak jak Shinjuku czy Shibuya, i w sumie no, nie ma raczej problemu z tym, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie wegetarianin może coś zjeść. Gorzej jest niestety no, już w mniejszych miejscowościach, ponieważ no o ile w Kyoto czy w Osace, no to nie są mniejsze miejscowości, to jeszcze też bez problemu się znajdzie. Właśnie takie jakieś wege knajpki, tak jak byłam teraz na przykład w Nagano, no to tam niestety no już gorzej. Warto też pamiętać, że jest taka aplikacja jak Happy Cow, dzięki której naprawdę można łatwo znaleźć jakieś wege miejsce. Niektóre oczywiście są troszeczkę trudne do znalezienia, ponieważ no w Tokio jest strasznie dużo ludzi, strasznie dużo budynków i na przykład czasem jest tak, że powiedzmy, nie wiem, widzimy, że jakaś restauracja jest w Shibui i nie możemy jej znaleźć, ponieważ okazuje się, że jest, nie wiem, dopiero na 5 czy 6 piętrze i tak naprawdę no, nie widać jej z zewnątrz. Mam nadzieję, że spodobało się Wam to wideo i zachęciłam Was do odwiedzenia tych miejsc, w których ja byłam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to czekam na Wasze wiadomości. Cześć!